25 kwietnia wspominamy świętego Jana Chrzciciela Piamarta, prezbitera. Jan urodził się w Bresci na północy Włoch 26 listopada 1841 roku. Urodził się w ubogiej rodzinie. To ubóstwo zwiększyło się po śmierci jego matki. Miał wtedy 9 lat. Dzięki pomocy dziadka i życzliwego księdza proboszcza z pobliskiej miejscowości Jan nie został dzieckiem ulicy, ale kapłanem. W wieku 24 lat przyjął święcenia. W czasie 13 lat pracy w kilku parafiach szczególną troską otaczał chłopców, młodocianych pracowników powstających fabryk. Pomagał im przystosować się do warunków życia w mieście. Przygotowywał ich do pracy zawodowej i otaczał opieką duchową i materialną. Był dla nich wielkim autorytetem. Sam stwierdził, że sukcesy wychowawcze zawdzięczał temu, że każdy dzień rozpoczynał kilkugodzinną modlitwą. Jan powrócił do Bresci i korzystając z dotychczasowych doświadczeń i przy pomocy kilku życzliwych kapłanów utworzył Instytut Rzemieślników. Było to miejsce, w którym chłopcy przybywający ze wsi do pracy w mieście mogli mieszkać, przygotowywać się do pracy w fabrykach, zdobywać wykształcenie zawodowe. Po pewnym czasie Jan kształcił też przyszłych rolników. Dbał o ich wychowanie moralne i duchowe. Jego dzieło rozrastało się mimo piętrzących się trudności. Współpracownikami i kontynuatorami jego dzieła byli i są członkowie Zgromadzenia Męskiego Najświętszej Rodziny z Nazaretu i Zgromadzenia Sióstr Pokornych Służebnic Pańskich, które założył. Ksiądz Jan zmarł 25 kwietnia 1913 roku w wieku 72 lat. Został beatyfikowany 12 października 1997 roku. Wtedy święty Jan Paweł II tak opisał jego życie i dzieło. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego. Te ewangeliczne słowa można odnieść do duchowego i apostolskiego doświadczenia księdza Jana Piamarty, założyciela Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, którego dziś oglądamy w chwale niebieskiej. On również, idąc w ślady Chrystusa, potrafił wskazać wielu małym chłopcom i młodzieńcom Chrystusa, poznać Jego miłość i wymagania. Dzięki Jego gorliwości duszpasterskiej wielu z nich mogło z radością wejść w dorosłe życie. Nauczyli się bowiem zawodu, a przede wszystkim spotkali Jezusa i usłyszeli Jego orędzie zbawienia. Dzieło apostolskie nowego błogosławionego jest wielostronne i obejmuje różne strefy życia społecznego. Świat pracy w przemyśle i na roli, szkolnictwo i ruch wydawniczy. Wywarł on znaczny wpływ na życie diecezji Brescia i całego Kościoła. Skąd ten niezwykły mąż Boży czerpał siły potrzebne do tak różnorodnej działalności? Odpowiedź jest prosta. Wytrwała i żarliwa modlitwa była źródłem niestrudzonego zapału apostolskiego i dobroczynnego wpływu, jaki wywierał na wszystkich, których spotykał. Jak potwierdzają świadectwa współczesnych, on sam mówił: dzięki modlitwie człowiek staje się mocny mocą Boga samego, omnia posum. Wszystko jest możliwe z Bogiem, przez Niego i z Nim. Natomiast 21 października 2012 roku w czasie kanonizacji papież Benedykt XVI dopowiedział jeszcze o Janie. Jan Chrzciciel Piamarta, kapłan z diecezji Brescia, był wielkim apostołem miłosierdzia i młodzieży. Dostrzegał potrzebę obecności katolicyzmu w kulturze i społeczeństwie współczesnego świata i dlatego z całym swym humanizmem i dobrocią poświęcił się chrześcijańskiemu, moralnemu i zawodowemu kształceniu nowych pokoleń. Ożywiany niezachwianą ufnością do Bożej opatrzności i głębokim duchem ofiarności, stawiał czoło przeszkodom i trudom, powołując do życia różne dzieła apostolskie, w tym Instytut Robotniczy, Wydawnictwo Kweriniana, Zgromadzenie Męskie Najświętszej Rodziny z Nazaretu i Zgromadzenie Sióstr Pokornych Służebnic Pańskich. Tajemnica jego aktywnego i pracowitego życia tkwiła w długich godzinach spędzanych na modlitwie. Gdy był przepracowany, poświęcał więcej czasu na osobiste spotkanie z Panem. Przedkładał nade wszystko przebywanie przed Najświętszym Sakramentem, Rozważał mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, aby czerpać siłę duchową i ponownie wyruszać na zdobywanie ludzkich serc, zwłaszcza ludzi młodych, aby ich doprowadzić na nowo do źródła życia, dzięki coraz to nowym inicjatywom duszpasterskim. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Jana na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.